Dzień dobry. Podczas kongresu Akademii po dyplomie ciężarna z chorobą internistyczną rozmawiam z panem profesorem Miłoszem Parczewskim. Dzień dobry. Witam pan. Panie profesorze, grypa w ciąży oznacza zwiększone ryzyko i to zarówno dla kobiety w ciąży, jak i dla płodu. Jakie właściwie ryzyko się wiąże z tą chorobą? W przypadku wystąpienia grypy u kobiety ciężarnej jest zwiększone ryzyko powikłań głównie płucnych, to znaczy zapalenia płuc, ale także niewydolności oddechowej, szczególnie u kobiet, które mają w wywiadzie inną chorobę sercowo-naczyniową. To jest kilkukrotnie, nawet do pięciokrotnie zwiększone ryzyko zapalenia płuc. Także jest zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego. W niektórych przypadkach, w niektórych odmianach grypy były opisywane zwiększona częstość występowania wad sercowo-naczyniowych, ale ten związek nie jest do końca potwierdzony. Przypominam, że szczepienie jest rekomendowane niezależnie od okresu ciąży i może tym powikłaniom zapobiec. No właśnie, rozpoczynają się objawy u kobiety. Kiedy wdrożyć diagnostykę? Diagnostykę wdrażamy wtedy, kiedy pacjentka jest objawowa. To znaczy wtedy, kiedy pacjentka gorączkuje, ma bóle stawów, bóle mięśni. Jest oczywiście sezon grypowy, możliwa ekspozycja. Ta diagnostyka polega albo na wykonaniu testu antygenowego, szybkiego testu z wymazu z nosa lub z gardła, albo także z tych samych materiałów można wykonać test PCR, czyli test molekularny. Ponieważ grypa, okres wylęgania grypy jest krótki, tak naprawdę od 16 do 72 godzin, to po wystąpieniu objawów taki test powinien być dodatni. Jeżeli on wypada dodatnio, to należy rozważyć leczenie w zależności od trymestru i w zależności od stanu klinicznego pacjentki. Z grypą, z leczeniem grypy też się może wiązać pewne ryzyko dla płodu. W takim razie jak leczyć grypę? Grypę, jeżeli mamy grypę u ciężarnej, jeżeli to jest grypa A lub B, możemy zastosować inhibitory neuraminidazy, czyli na przykład oseltamivir. Oseltamivir jest lekiem kategorii C, więc powinien być stosowany wtedy, kiedy korzyść równoważy ryzyko. Najchętniej po upływie pierwszego trymestru ciąży, aczkolwiek nie było opisywanych istotnych działań niepożądanych w kontekście porodu, w kontekście dziecka, w kontekście teratogenności tego leku, więc on jest względnie bezpieczny w ciąży, ale trzeba pamiętać, że jest kategorii C. A czego z kolei unikać? Unikać głównie kwasu acetylosalicylowego, no i oczywiście tych wszystkich leków, które są przeciwwskazane w ciąży. Antybiotyki, jeżeli jest cecha nadkażenia bakteryjnego, też trzeba dobierać zgodnie z profilem bezpieczeństwa dla dziecka. Podczas swojego wykładu mówił pan profesor, że lekarze powinni być przygotowani na epidemię X. Co to właściwie znaczy? Choroba X to taka choroba nieznana. Nieznana choroba zakaźna, wobec której nie ma jeszcze leczenia, wobec której nie ma profilaktyki, a która może wiązać się z istotnym ryzykiem śmiertelności, zgonów i progresji. Taka choroba, która może albo przeskoczyć z rezerwuaru od zwierzęcego, albo pojawić się od innych ludzi z krajów afrykańskich czy z krajów azjatyckich, ale także od nas. To jest choroba nieznana, wobec której kraje muszą być przygotowane. A dlaczego grypa? Grypa taka właśnie ponieważ grypa mutuje szybko i grypa potrafi zmienić się z rezerwuarem zwierzęcym i może być taką odmianą, no nie tyle nieznanej choroby, no bo grypa jest znana, ale może być nową odmianą grypy, która będzie odpowiadała takiej chorobie. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawe. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.